Dziś analiza techniki widzów, ale w nietypowy sposób, mianowicie mam telefon, gdzie mogę rysować dokładnie o co mi chodzi, bo mam rysik, więc postęp technologiczny. Mało tego, y, kilka nowych ćwiczeń, ciekawostek, więc warto oglądać do końca. I oczywiście łapy nie ma. Bardzo wysoko podnosi łokieć. Czy to jest konieczne? To zależy. Zaraz wytłumaczę o co chodzi. Tu mamy linię tułowia, tu jest łokieć. I. Podnoszenie tak wysoko łokcia powoduje to, że między innymi tylna ramiona ma sporo pracy, co jest dla niego korzystne, jak i tutaj górna strefa grzbietu, czego nie widać. Natomiast dla najszerszego powiedzmy to słowo: uwaga, optymalne ustawienie jest wtedy, kiedy łokieć będzie w tym miejscu, tak? czyli tu będzie o, tak to wygląda, czyli mamy ramię i przedramię i tyle wystarczy. Natomiast to nie powinno wynikać z świadomego ruchu, ale z ciężaru. Więc jeśli celem był najszerszy, a nie to, co tutaj widzimy, no to jest to błąd. A jeżeli chciał robić to, czyli na ramienny i górny grzbiet, to jest wszystko ok. Z tym, że e, musimy, jeżeli chcemy wejść w najszerszy, moc najszerszy, dowalamy po prostu ciężaru. Wtedy z automatu ciężko będzie dociągnąć łokieć powyżej tułowia. Mało tego proponuję robić pauzy. 2-3 sekundy, ponieważ najszerszy to lubi. To jest zdecydowanie efektywniejsze. Zostaw łapkę w górę. Jeśli będzie i półtora tysiąca, wtedy tę serię będę kontynuować. No i mamy wiosowanie. Zobaczcie, jak wysoko podnosi po raz kolejny na górne, znaczy dolne, środkowe strefy mięśni brzucha. Natomiast o co chodzi? Już pokazuję, złapię tylko pauzę. O. Coś tu widać? O, teraz widać. I co widzimy? No, przede wszystkim, znowu łokieć, mocne wyjście tutaj powyżej linii tułowia. Druga sprawa, no, widać, że brakuje sił na ten ciężar, ponieważ mocno zgina nadgarski, aby rekomp rekompensować sobie straty albo braki sile yy, tych oczywiście górnych partii, górnych partii grzbietu, jak i tylnego naramiennego. Dlatego proponuję zmniejszy zakres ruchu. To, że nie, do, nie dociągniesz do brzucha, nie oznacza, że będzie źle. No chyba, że celem była ta górna strefa, wtedy proponowałbym zopać przede wszystkim szerzej i wysoko podnosić. Natomiast nie jest to konieczne. Z pewnością tu chodziło o najszerszy grzbiet, więc łokieć do linii tułowia wystarczy. Wtedy ta sztangat będzie troszeczkę niżej, nic się nie stanie. Dlatego wtedy warto pozować, aby ludzie nie mówili, że ją oszukujesz. Idziemy z 7, Zobaczcie, start koordynacyjny jest dobry. Trochę leci do przodu po odbiciu, ponieważ to odbicie jest troszeczkę za wcześnie. No i najważniejsze, tutaj rozstaw jest za wąski, więc proponuję po prostu stanąć szerzej, będzie efektywniej. Z tym, że aby stać szerzej, trzeba mieć tutaj odpowiednią siłę w tym rozstawie. To trzeba sobie stworzyć, wygenerować. A tutaj widać, że. No, może brakować sił, szczególnie tutaj y, z mięśni, które otwierają te biodra i kolana. Y, więc, no, nie, do, nie zawsze y, to, co jest korzystniejsze y, w tym aspekcie, powiedzmy, mechanicznym, jest korzystniejsze w kontekście aktualnej siły, proporcji sił mięśniowych. Więc, no, po to mamy treningi, sobą ogniwa, aby poprawić, właśnie ten stan rzeczy. Że... Idziemy dalej, ciągi. No już mamy sytuację taką, że po pierwsze, zobaczcie, kolana uciekają mocno do przodu i do środka, no i garb w pozycji wyjściowej, co nie jest oczywiście dobre. I z automatu, no pogarsza sprawy, bo z każdym, z każdym powtórzeniem jest coraz gorzej. No i w istocie rzeczy nawarstwia u siebie sobie oliwa. I mało tego, ten ciężar to była seria rożewkowa dla mnie, bo to była seria rożewkowa. Pamiętajcie, oceniajcie prędkość sztangi, jak ona się przemieszcza od pierwszego powtórzenia do ostatniego. Jeżeli wyraźnie spada albo już jest wolna na początku, a potem na końcu wyraźnie wolniejsza od tego pierwszego, to znaczy, że ciężar jest adekwatny. A to była rozrzewka. a często jest tak, że osoby myślą, że to jest seria główna. No ale, przy tylu błędach technicznych, gdzie nawet pozycja wyjściowa jest błędna, już zgarbiona, no yy, może być trudniej. Tu nie chodzi o kwestie stricte bezpieczeństwa, bo yy, z tym tak mówiłem ostatnio. No, to się rozpatruje indywidualnie, natomiast najważniejsze jest to, że Sumo nie lubi garba w pozycji wyjściowej. Garb w pozycji wyjściowej równa się często, oczywiście w lędźwiach mówimy, równa się gorszy wynik tak? no, W tym ustawieniu w pozycji nie neutralnej te mięśnie nie pracują w sposób maksymalnie silny no i nie wyzwoli pełnej mocy właśnie przede wszystkim z prostowników stawu biodrowego. Idziemy dalej ciągi. No, i już mamy pozycję za wysoką, czyli za wysoko biodra i barki zbyt mocno wysunięte w przód przed sztangę. A nie ma złego, złego, znaczy złych proporcji. I jakby troszeczkę obniżył biodro, wtedy barki by się cofnęły troszeczkę. Byłyby w linii ze sztangą i nie byłoby tendencji uciekania sztangi w przód. Siad. Siat przedniej oczywiście. Tak, wysokie buty i bardzo mocne wyjście kolanami w przód. Co oczywiście rzadko się zdarza. Natomiast tu mamy jeden błąd. Mianowicie przesadne wyjście kolanami w przód. Jak się przyjrzycie. O, zobaczcie. Tu ma tułów pionowy. Zobaczcie. Tułów jest pionowo ustawiony. Trochę niżej. I już zaczyna się pochylać. Coraz większe pochylenie, 10-15 stopni, już mamy 15 stopni pochylenia tułowia. Co mówi jedno, lepiej sobie rozpocznij z tym bioderkiem troszeczkę bardziej w tył. Delikatny hip hinge, delikatny, bo to jest front, tutaj nie trzeba dużego hip hinge, ale trzeba, tak, troszeczkę trzeba. Wtedy łokcie do góry, klatka do góry i ta szlanga nie zjedzie, ale trzeba to ustawiać koordynacyjnie pod siebie. No i też prognozuję, że ten rozstaw tutaj stóp jest za wąski. Dobra, idziemy dalej. Mamy wyciskanie leżąc. O, 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 już widzimy pływanie, pływanie sztangi podczas opuszczania. No i później, no, wyciska, tak jak mu mechanika pozwala, jego osobowości. Natomiast, no, widać, że tutaj są zaległości, jeśli chodzi o mm, automatyz, Tak, tu jest do poprawy automatyz. Proponuję, oczywiście, pauzy. No i tyle się troszeczkę odkleił. O, już zwa. O jej, ale garb, 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 garb. Wszystko źle, wszystko źle. Wróćmy do tego. Zobaczcie. Już go pociągnęło do przodu, nie? Bach, Za wyjście, to znaczy za późne wyjście kolanami w przód spowodowało to, że poleciał na twarz i go złamało. Właśnie zobaczcie, za mało go w odcinku piersiowym. Mało tego. Jest na parkiecie. A e, robi w skarpetkach. To jest niebezpieczne i nieefektywne. Nawet małe ślizgi, ślizgi spowodują to, że będziesz po prostu słabszy. Jeśli materia Wam się podoba, to łapka w górę. No i reklama: kodka FD, kontakt do spracy oraz najbliższy kurs akademii KFD. Łapy nie ma.